panem inspektorem z Kwitu do sprawy i okazuje się to, że chcieliby w ramach tych środków, które pozostały, a nie dużo środków, realizować tak zwane tropienia powierzchniowe, jednak po dzisiejszej rozmowie tego nie będzie miało zważyć na to, że będą to wyrzucone pieniądze, bo już nie jest czas na tropienie. I propozycja pana inspektora, myślę, że jego słuszna propozycja jest, że to, co jest chyba w granicach 10 tysięcy, coś takiego, żeby zrobić jedno miejsce, a to miejsce to wybrał ulicę Dąbrowy, ten wąski przesył taki, co jest ta most taki na rowie memoracyjnej przy ulicy Dąbrowicza. Tam jeździ komunikacja miejska, miejscowa, tam są, jest to całe zniszczone. Jest on tylko, daje to do rozwagi radni, którzy tutaj wylosowali. Lub jeżeli radni mają jakieś takie miejsce, bo jedno miejsce, wtedy podejmiemy jakąś decyzję i to już w czasie objazdu, gdzie te pieniądze zostaną zrealizowane. Czyli rozumiem, że pozostałe dziury z własnych środków z ich nic zrobią. Wszystko, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za wszystkie moje wypowiedzi. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Maciej Lewandowski. Proszę powiem tak, poprosiłem o to, żeby spotkanie z Gminą Oczarną na ulicy Zagrody. Był z Higgins, byli mieszkańcy, którzy są za zgłaszanych mieszkańców. Z Higgins jest oczywiście bardzo chętny, że no, chciałbym, żeby zapłacić za znaki. No, więc... To z własnych rzeczy? No nie, z pieniędzy radnych. Jakie to koszta? Proszę? Jakie, o jakiej koszta? No poprosiłem pismem. No wiemy się, jakie to koszta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z ostatniej informacji nie było pana radnego Bielackiego, ale z wami do mnie takie najważniejsze dwie informacje, które są z dzisiejszej sesji Rady Miasta. Są nowe węgi do Rady, do wyboru do Rady Miasta i nasza dzielnica jest połączona z dzielnicą 10 i 11. To jest nowy okręg wyborczy do Rady Miasta. 8, 10 i 11. Te dzielnice tworzą jeden okręg. I 8 radnych. To jest tak na przyszłość, bliżej przyszłego roku bardzo smutna informacja dla Rad Dzielnic. Niestety nie będzie konkursu dla Rad Dzielnic. To co z panem Bogdanem przewidzieli na wyborze pieniążki przez to tylko tyle, że informacje. Proszę. Konkurs dla Rad Dzielnic będzie ogłaszany przez prezydenta i można dodatkowe pieniądze z miasta na dane zadanie. Niestety w przyszłym roku nie będzie tego konkursu. To wszystko z mojej strony, czy z Państwa strony. Ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, o tym jeszcze głosu naszym gościom. Bardzo proszę o oddanie ankiet. Ktoś jeszcze chciałby zabrać? Nie widzę, proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 32. sesję Rady Dzielnicy 8.